Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest oczywiście vlog. W tym odcinku pokażę wam nasze kurki, indyki, kaczki, perliczki. Są malutkie, oswojone. Fajnie oswojone i można je fajnie pokazać. Są tutaj takie zagródce zrobione, bo starsze przecież by je pogryzły kuraki. No i tak, zacznijmy tutaj od fajnych kuraków, które nie mogą chodzić, na przykład jak ten. O, zobaczcie sobie, jest to broiler. Jeszcze nie są do końca upierzone. Jeszcze trochę są gołe i wesołe. No i właśnie ich życie polega w zasadzie na jedzeniu i piciu wody. Nawet jak widzicie, ten jadł, poszedł się napić i pójdzie tam siedzieć w środku. No i to są broilery, fajne kuraki, takie typowe rosołek smaczny, ale no zobaczcie, jakie to jest tłuste. To nie jest tak, że one są trzymane w zamknięciu. No widzicie, ile one mają miejsca, by sobie biegać, ale nie, one będą jeść i pić tylko. No to tutaj nasze pierwsze tutaj kuraki. Dalej mamy indyczki. Co, mamy trzy różne indyczki. Jest indyczka biała jak ta, czarne są jak te i burę jak te. Minimum cztery indory na pewno są. Są dwa czarne i dwa, o, i dwa burę. Bardzo fajne są te indyczki, powiem wam szczerze. O, tam jest indor. Zobaczcie. Widzieliście, jaki, jak się pierzył. Fajnie. Ogólnie karmione są kuraki. Ogólnie już razem jedzą wszystko, ale tak to w szczególności to pasza jest dla bojlerów, dla broilerów, razem ze śrutą, z owsą jęczmienia i pszenżyta oraz z śrutą kukurydzianą. Tutaj tam indor był. Tutaj jest jedzenie KG2, czyli dla kaczek pasza ze śrutą, z jęczmienia, owsa. No to i śruta i że jest tam dla indyków. To jest po prostu pasza, tak jakby powiedzieć. Mamy paszę do każdego rodzaju i śrutę dosypujemy, żeby już przechodziły na normalne jedzonko. No i mamy jeszcze perliczki. Perliki, o, ta jest chora, trzeba antybiotyk jakiś jej dać, weterynarzu pojechać. Mamy też perliki, jak ta. Perliczki, nie wiem, gdzieś, nie mam już perliczek tutaj. W środku są perliki na pewno. To wam pokażę. Pójdziemy jeszcze do środka, pokażę wam, jak w środku w oborze siedzą. I mamy ostatnie tutaj w zagrodzie, te mniejsze są kaczuszki. One akurat sobie chodzą, one zawsze muszą być razem. Słodziutkie, uwielbiam te kaczuszki, najładniejsze są. No. Są kaczuszki dworki, bardzo ładne, widzicie, na przykład ta jest czarna i tylko żółty ma taki krawacik tutaj. Dalej są też takie mniej jak ta, albo są jeszcze takie, o, ta ma czubek i grzbiet, a trąbią, a czy no, alarm jakiś. O, tam jest druga indyczka, właśnie nie mogę dzisiaj tych dwóch białych indyczek spotkać. Tam jest perlika właśnie. No i kaczuszki ładne, one sobie chodzą, zawsze razem w grupie muszą być, ale mnie od tyłu tutaj gdzieś nie przyszły. No i też bardzo fajnie, lubię te kaczuszki, one są strasznie miłe. Tak samo jak mamy te kaczuszki białe, to wam pokażę. Dobra, idę się wam pokazać, jak to w oborze wygląda. I ha, wszystko. Dobra, jesteśmy, tutaj mamy indyczka drugiego. Tutaj perliki siedzą. I tutaj kuraki. Perlik też jeden, indyk. I sobie siedzą, rosną. Te sobie latają z góry na dół. No i tak wygląda ich życie. Mają dużo miejsca, to że te kuraki tylko chcą siedzieć i odpoczywać, też nie moja wina. Mogą sobie latać tej wechty, nie? Jak normalny kurak na wolności. No ale co poradzę. Tam mają perliki, sobie latają. O. Tam. No i to chyba tyle. Trzymajcie się, cześć.